Szybkie pytania do profesora. Przepytamy profesora. Przeziębiłeś się chyba dzisiaj. Oje mordo. Przeziębiłem to mało powiedziane. Chory jestem jak skurwysyn. Spodziewałeś się, że szewcu tak ruszy i że będzie walczył tak agresywnie w tej pierwszej rundzie? Tak, to było do przewidzenia. A nie bałeś się, że cię ustrzeli i gdzieś tam, nie, wiesz... Nie, nie, ani trochę. Czym a widziałeś, żebym kurwa tam zaskoczony był? Nie, zupełnie nie, ale wiesz, no pytam. A powiedz, czymś właśnie sprawił, że się zaskoczyłeś właśnie? Nie, wiedziałem, że będzie chaotyczny, że będzie napierdalał, kopał kolana, wszystko co popadnie. Więc nie, raczej nie. Co dalej po tej walce, bo słyszałem, nie, że... To no musiałbyś pytać chłopaków, bo ja nie wiem. Ja chcę odpoczywać na razie. Okej, ale proponowali ci, były takie pomysły, wiesz, rzucali tutaj w wywiadach walki o pas, ty powiedziałeś, że nie. No nie, na tym kontrakcie nie chcę o pas. Chcę tą walkę zrobić. Tą walkę chcę zrobić i co? I na nowym kontrakcie mogę się o pas bić, a o pas to muszą być pieniądze, kurwa. Czemp to musi być, kurwa, wynagrodzony jak czemp. No, pełna zgoda. Wiedziałeś, że jak będziesz wychodził do walki, Fame nałożyło takie efekty. 2+2 razy 3, wiesz. Tak? No, dobrze. Serio? To było. Bardzo dobrze. Nie widziałem. To nie widziałem. Don Casio wygrał teraz z Marcinem Wrzoskiem. Słyszałem, że komentowałeś tę walkę. Chyba źle zawalczył Marcin. Mało się ruszał. Bardzo źle. Bardzo źle. I nie rozumiem, dlaczego w półdystansie po ciosach nie bił podbródków i na flaki nie bił. To mnie bardzo dziwi. A jeszcze kurwa bardziej by mnie zdziwiło, jakby teraz Boxdel kurwa z nim wygrał te 3 rundy. Padła nam bateria, skończyliśmy na Boxdelu, ale ja już tak chciałem kończyć. Zapytać cię jeszcze, jak obstawiasz walkę Jacka Murańskiego z Arkiem Tańculą? Nie mam pojęcia, stary, nie mam pojęcia, ale patrzcie co wam pokażę. Dawaj. Warto odnotować, że doskonały występ profesora Wiczula docenili oklaskami Maciej Kawulski. EBEB z żoną. O kurwa, jest EBEB? Serio? Ty jesteś EBEB. Czy to on? Mordo, naprawdę on jest? Czy jest jakiś no-name? Hi Bart, coś tam. Szkoda. No dobra, wszystko ode mnie. Gratulacje. Kuruj się. I przepraszam, nie chcę nikogo zarazić. Jasne. Dzięki wielkie.